13 kwietnia i 22 maja 2023 roku. Sprawy Pawła Kojeckiego, syna Sławomira i Henryki z domu Bimek, urodzonego 3 kwietnia 1963 roku w Lublinie, oskarżonego o czyn z artykułu 257 Kodeksu karnego i innych z powodu apelacji wniesionych przez obrońców oskarżonego i prokuratora. Od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 10 czerwca 2021 roku, sygnatura 4K6/21. Po pierwsze, utrzymuje zaskarżonym rok mocy. Po drugie, zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa 180 zł opłaty za drugą instancję oraz 672,62 zł. Wydatków poniesionych w postępowaniu przed sądem drugiej instancji. Określa, że wydatki postępowania odwawczego w pozostałej części ponosi Skarb Państwa. Proszę usiąść, sąd poda najważniejsze motywy zapadłego wyroku. Apelacje wszystkie wniesione w tej sprawie okazały się bezzasadne i to powiedziałbym przez stopniu wręcz oczywisty. Jeśli chodzi o apelacje obrońców, gdzie sformułowano zarzuty obrazy przepisu prawa procesowego, jak i zarzuty błędów w ustaleniach faktycznych, to skarżący nie mają racji. Wyjdę od tych stricte procesowych zarzutów podniesionych przez obrońców oskarżonego, dotyczących mianowicie treści aktu oskarżenia i treści zapadłego przed sądem pierwszej instancji wyroku. Obrońcy twierdzą, że sposób sformułowania zarzutu w akcie oskarżenia uniemożliwia oskarżonemu obronę przed sądem. Natomiast twierdzą też, że nie jest możliwa kontrola instancyjna tego wyroku Sądu Okręgowego z uwagi na treść wyroku, który zapadł przed sądem pierwszej instancji. Sąd apelacyjny tych twierdzeń nie podziela. Skarżący się mylą. Są sprawy, gdzie można opis czynu sformułować bardzo prosto, krótko, jednoznacznie, ale są też sprawy, gdzie przedmiotem rozpoznania są przestępstwa ciągłe, trwałe, wieloczynowe. I w tych przypadkach nie zawsze jest możliwe takie dokładne odzwierciedlenie wszystkich elementów składających się na realizację znamion czynu zabronionego. Tak jest też w tej sprawie. Jeżeli obrońcy podnoszą inaczej, twierdzą inaczej, no to nie mam racji z tego względu, że przecież nie raz zapoznawali się z wyrokami skazującymi na przykład za przestępstwo znęcania, gdzie nie sposób opisać odrębnie każdego jednego aktu, który wyczerpywał znamiona tego przestępstwa. Podobnie nie jest wskazane też przytaczanie niektórych sformułowań w częściach dyspozytywnych wyroków skazujących. No weźmy takie przestępstwo zniesławienia, gdzie jedna pani drugiej pani powiedziała brzydkie słowo. No przecież tego słowa wyroku, który jest wydawany w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, zawrzeć nie możemy. Także te zarzuty natury formalno-prawnej są chybione. Nie doszło w żadnym razie do ograniczenia prawa oskarżonego do obrony. Po pierwsze, materiał dowodowy był zabezpieczony w chwili wniesienia aktu oskarżenia. Dołączone były płyty z nagraniami. Po drugie, sąd przed sądem okręgowym przecież wiedział doskonale oskarżony, przed jakim zarzutem się broni. Twierdzenia są też o błędach sądu w zakresie odniesienia się do biegu i zakresu religioznawstwa. Też te zarzuty nie są trafne. I to nie biegła miała ocenić, czy oskarżony naruszał, czy mógł naruszyć, znaczy nie. Nie rzeczą biegłej było ocenić, czy oskarżony obraził uczucia religijne kogokolwiek. Jej rzeczą było określić, czy to było możliwe. Natomiast sam fakt obrazy mógł stwierdzić wyłącznie sąd okręgowy. De facto opinii biegłej należy ograniczyć tutaj do tego znamiona określonego w artykule 196 Kodeksu karnego, jakim jest przedmiot czci religijnej. To miała biegła ustalić, czy o jaki przedmiot czci religijnej tu chodzi. Natomiast czy doszło do obrazu tego przedmiotu, czy nie, to już było zadanie sądu i sąd temu zadaniu sprostał. Jeśli chodzi o treść samej wypowiedzi pastora Chowieckiego,
One są zabezpieczone, są jednoznaczne w swojej treści. Nigdy ani sama treść, ani autorstwo tej wypowiedzi nie zostało podważone przez kogokolwiek w tej sprawie. Obrońcy akceptują przecież ustalenia sądu w tej kwestii. Treść ta jest jednoznaczna. I przy czym zaznaczam, ani prokurator się nie dopatrywał, ani sąd nie przypisał oskarżonemu czegoś, co można nazwać bluźnierstwem. To nie chodzi o treści wypowiadane przez oskarżonego, który mógł mieć taki stosunek do określonych kwestii religijnych, jaki miał, tylko o sposób, w jaki się wypowiadał. Więc rzecz nie dotyczy tutaj sporu o charakterze teologicznym, tylko po prostu kwestii kultury języka i niczego więcej. Bo czy jak można ocenić na przykład takie stwierdzenie zawarte, które wypowiadał wypowiadał oskarżony. Zidio ciała Polska. Polacy są widowaci. Kościół to prostytutka. Wygląda jak narodowcy katolicy, a w środku zwykłe, śmierdzące za te kacapskie jajce. Czy to się mieści w swobodzie wypowiedzi, te treści? Oczywiście, może oskarżony kwestionować uznawane przez rzymskich katolików sakramenty, ich ilość, ich rodzaj. Może kwestionować kult Maryi. Może kwestionować źródła wiary, nie uznawać nauki apostolskiej na przykład, historii Kościoła. Wszystko to wolno i może to wypowiadać. W dowolnym źródle własnej telewizji internetowej czy jakiejkolwiek innej. Ale nie w tego typu, nie w tego rodzaju sformułowania. To w tym tkwi właśnie uwłaczenie uczuciom religijnym i nie tylko boli godności innych osób. Tu są też poza samymi katolikami są inne osoby pokrzywdzone w tej sprawie. W tym też kontekście nie było powodu, żeby powoływać opinię kolejnego biegłego, a najlepiej, jak twierdzili obrońcy, opinię łączoną socjologa, językoznawcy, teologa, bo niby co mieliby stwierdzić, że przymiotnik zidiociały to jest pochlebny? Przecież jedno, tutaj nie potrzeba biegłego, żeby te kwestie rozstrzygnąć. Ja podałem tylko przykładowo niektóre sformułowania, które ustalił sąd okręgowy. One są szczegółowo opisane, omówione w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku. I jeszcze jedna kwestia, bo skarżący powołują się w swoich apelacjach na wyrok Sądu Najwyższego, jaki zapadł w 2014 roku bodajże, gdzie Sąd Najwyższy stwierdził, że nie może być uznany za pokrzywdzonego przestępcę z artykułu 196 Kodeksu Karnego ten, kto sam dobrowolnie naraził się na utratę, na obrazę swoich uczuć religijnych. Sąd Najwyższy coś takiego faktycznie stwierdził, ale to była sprawa o zupełnie innych okolicznościach faktycznych. To była sława osławionego Nergala. I chodziło o akt, który miał miejsce na zamkniętej imprezie, klubowej, gdzie obowiązywały bilety wstępu i w ogóle obowiązywał zakaz utrwalania, filmowania tejże imprezy. By dziennikarz trafił się, który to sfilmował i który później upublicznił. No więc oczywiście, że radia nie są te same, bo tam chodziło o to, że ci ludzie, którzy przyszli za biletami wstępu na koncert Nergala, to się mogli spodziewać tego, co zobaczyli, tego podarcia Biblii. Natomiast tu jest sytuacja zupełnie inna. Tutaj te treści były emitowane przez media zupełnie otwarte, ogólnie dostępne dla każdego. Więc nie można tych dwóch sytuacji porównywać i jest to ze strony obrońców nadużycie, jeżeli to czynią. Zresztą skarżący zapomnieli, że nawet w tym wyroku Sąd Najwyższy stwierdził, że dopiero upublicznianie tej treści z tej imprezy Nergala może naruszać dyspozycję artykułu 196 Kodeksu Karnego. Także w tym zakresie ten wyrok do niniejszej sprawy może mieć zastosowanie. To chyba tyle z tytułem tych najważniejszych kwestii. Wymiar kary to przy okazji apelacji prokuratora, bo i taka apelacja została w tej sprawie wniesiona.
Sąd apelacyjny nie stwierdza, aby ta kara, którą orzekł sąd okręgowy, mianowicie 8 miesięcy ograniczenia wolności, była bądź zbyt rażąco surowa, bądź zbyt rażąco łagodna. Sąd dołączył sobie aktualne dane o karalności, aktualny wywiad środowiskowy oskarżonego. Oczywiście nie był karany, w miejscu zamieszkania ma opinię, no kryształową, to dużo mówić, tak kurator napisał. W związku z tym tej kary, którą sąd okręgowy orzekł, nie można uznać, broń Boże, za karę zbyt rażąco łagodną, tak jak twierdzi prokurator. Ale z drugiej strony też nie może być oskarżony, mieć poczucia bezkarności, jeżeli zważyć czasokres tych zachowań, jakie mu przypisał sąd okręgowy i ich charakter. Także zaskarżony wyrok został utrzymany w mocy, ponosi oskarżony koszty związane z jego udziałem w sprawie i wygenerowane przez niego w toku postępowania odwoławczego wydatki w niewielkiej części, bo tylko 10, w zakresie 10 zł w związku z ryczałtem za doręczenie wezwań, ponosi te wydatki Skarb Państwa, ponieważ apelacja prokuratora została uznana za niesłuszną i nie spowodowała zmiany wyroku. Ogłoszony wyrok jest prawomocny, dalszemu zaskarżeniu w trybie zwykłych środków odwoławczych nie podlega. Istnieje możliwość wniesienia od niego środka nadzwyczajnego, jakim jest kasacja, ale skoro jest to kara inna, orzeczona niż bezwzględnego pozbawienia wolności, w związku z tym uprawnionymi do wniesienia takiej kasacji są wyłącznie prokurator generalny albo rzecznik praw obywatelskich. Sąd apelacyjny nie będzie sporządzał uzasadnienia zaskarżonego, ogłoszonego wyroku z urzędu, a tylko na piśmie, a tylko na pisemny wniosek strony złożony w terminie 7 dni od dnia dzisiejszego. W takim wniosku, jeżeli ktoś by chciał otrzymać uzasadnienie, należy wskazać, w jakiej części wyrok jest, ma być uzasadniony. Dziękuję. To wszystko w tej sprawie. No ja pragnę podziękować panu sędziemu Wojciechowi Zarębie za ten wyrok, bo ja nie muszę go komentować. To jest jasny przekaz dla Polski i świata. O tym procesie już piszą także zagraniczne media. Wielu pastorów w ogóle nie może uwierzyć, szczególnie tych, którzy zaangażowali się w latach 70. o przygotowanie Polski do wolności, bo to ruch oazowy, ogłoszenie Ewangelii o darmowym zbawieniu przez protestantów amerykańskich dało bardzo, bardzo silny impuls, żeby Polacy potem wyszli strajkować, wyszli upominać się o swoją wolność. Mówię o Solidarności lat 80. Ten wyrok pokazuje granice naszej wolności, albo precyzyjnie mówiąc, granice naszej niewoli. W jakim państwie żyjemy? Dlatego dziękuję sędziemu, bo wyrok uniewinniający, którego no, większość z nas tak na chłopski rozum się spodziewała, no, byłby, że tak powiem, takim dysonansem, no bo sąd Rzeczpospolitej uznał, że pastor jest niewinny, czyli wolny, no to może jednak żyjemy w wolnym państwie, nie? Może jednak wszystko jest w porządku. Może ten pastor i inni, którzy mówią, że to jest hybryda, jakiś twór złożony, zaprojektowany przez Kiszczaka, Jaruzelskiego i biskupów katolickich, że to jest wolne państwo. Dzisiaj wszyscy wiemy, jakie są granice naszego łańcucha. Co nam wolno mówić, a czego nam rzekomo nie wolno mówić. Także przyjmuję ten wyrok z radością i godnością. Może to was dziwi, ale to pokazuje, że to, o czym mówię od lat, jest prawdą. Zobaczyliście to lub usłyszeliście na własne oczy i uszy. To nie jest przesada. Kiedy mówię o ustroju katokomuny, kiedy mówię o drodze do wolności, idziemy dopiero po wolność, to teraz nawet ktoś, kto myślał, że przesadzam, ktoś, kto był tym przysłowiowym niedowiarkiem, zobaczył w sądzie apelacyjnym, o którego już nie ma odwołania. Ja się nie mogę odwołać. No może Ziobro się odwoła, ale to chyba nikt na to nie liczy. No chyba, żeby chciał mnie do więzienia wsadzić na sztywno, no to wtedy by zrobił kasację. Rzecznik Praw Obywatelskich, nie wiem, zobaczymy, ale ja rzekomo wolnej Polsce
chociaż sąd powiedział, wywiad środowiskowy, kryształowa opinia. To, co mówiłem. Dokonujecie zbrodni sądowniczej, niewinnego człowieka, o nieposzlakowanej opinii. Sąd dzisiaj stwierdził, kryształowa opinia. Uczycie po sądach, robicie przestępcą i skazujecie wyrokami sądów karnych. To jest zbrodnia sądowa. Tak ja to odbieram. Ale, tak jak powiedziałem, to jest tylko, można powiedzieć, pokazanie, że żyjemy w zniewolonym systemie, że uwierzyliśmy megafonom, że jest już wolna Polska. Wtedy w telewizji powiedzieli, że komunizm upadł. No to widzicie, gdzie upadł. Także w tym momencie mogę już jasno powiedzieć, idziemy po wolność. Ten ruch, który został, można powiedzieć, wywołany przez ten proces, ruch idziemy po wolność, ma jasny cel, zmienić Polskę. I z tego miejsca chciałbym ogłosić, że w wyniku tego, co się stało wokół tego procesu, tego poruszenia ludzi dobrej woli, którzy nie godzą się z zamordyzmem w Polsce, nie godzą się z niewolą, nie godzą się z uprzywilejowaniem biskupów katolickich. Idziemy także w tej sferze politycznej po wolność. I ten ruch, idziemy po wolność, przekształca się dzisiaj już praktycznie w komitet wyborczy. I w 2025 roku, chyba że Bóg postanowi inaczej, wystawimy swojego kandydata na prezydenta. Prezydent jest wybierany w bezpośrednich, powszechnych wyborach. Ma największy mandat Polaków. Dlatego nasze środowisko, ja nie mówię, że to ja będę. Być może będzie lepszy kandydat, ale nie cofnę się. Jeśli trzeba będzie, będę kandydował na urząd prezydenta Rzeczpospolitej, żeby skończyć z tym, co widzieliśmy przez te ostatnie 4 lata w procesie moim, ale żeby skończyć z niewolą dla wszystkich Polaków. Tak nam dopomóż Bóg. Sądzę tyle, że ja się z tą treścią rozstrzygnięcia nie zgadzam. Słyszałem, w jaki sposób sąd podał ustne motywy rozstrzygnięcia. Powiem, że no, tam nic nie było. No, to samo to, że te motywy ustne, to trwało, nie wiem, może 5, może 10 minut. Jestem przekonany, że sąd apelacyjny w Lublinie nie odniósł się w ustnych motywach do treści złożonych apelacji. Bardzo pobieżnie się odniósł. W związku z tym oczywiście zostanie złożony wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia tego wyroku. Ja w rozstrzygnięciu tym dostrzegam naruszenie szeregu przepisów związanych z międzynarodowymi konwencjami, którymi jest związana Polska. I przynajmniej pod tym kątem ten wyrok będzie przeze mnie oceniany. Pewnie jako obrońca Pawła Chojeckiego to chciałbym usłyszeć wyrok uniewinniający. Ten by był najfajniejszy, najbardziej oczekiwany przeze mnie. No ale czasami jest też tak, że te wyroki nie są takich, jakich obrońcy oczekują. I wtedy no, czasami są do ich treści przekonywani na skutek tego, jak brzmi uzasadnienie tego wyroku. Na podstawie tego, co usłyszałem w dniu dzisiejszym z sądu apelacyjnego w Lublinie, to nic nie usłyszałem. Przewodniczący w bardzo ograniczonym zakresie odniósł się do treści apelacji. Apelacje były bardzo obszerne, one miały po 40 stron, były bardzo precyzyjnie i szczegółowo opisane zarzuty. Ale niestety na ogromną większość tych zarzutów to ja odpowiedzi w motywach ustnych nie usłyszałem. Pan sędzia powiedział, że tu nie chodzi o treść, którą wypowiadał Paweł Chojecki, ale o formę wypowiedzi. To ja tego tak nie do końca rozumiem, bo
bo nie rozumie, bo uważam, że te przepisy, które zostały, z których został Paweł został skazany, one odnoszą się do treści wypowiadanych słów. To ma być treść. No zobaczymy. No oczywiście w pewnym sensie mogę powiedzieć tak osobiście, jestem trochę rozczarowany. Myślałem, że tak długi proces, takie szczegółowe postępowanie dowodowe, tak obszerna argumentacja wyrażona w treści apelacji, wyrażona w treści przygotowanych i przeze mnie, i przez innych obrońców pism, ona znajdzie taką bardzo szczegółową i obszerną odpowiedź, że usłyszę coś, co mnie przynajmniej w jakiś sposób zacznie przekonywać do tego, że to rozstrzygnięcie jest prawidłowe. No i zawiodłem się, no ale no co, no trzeba będzie spróbować zmierzyć się przed jakimiś organami międzynarodowymi, trzeba będzie tą sprawę wyprowadzić poza granice Polski, dlatego że ona na to zasługuje, ta sprawa po prostu na to zasługuje. To dotyczy, jak mówiłem zresztą jako obrońca Pawła, ta sprawa tak nie do końca dotyczy samego Pawła Chojeckiego, ona dotyczy też wielu innych, których należy zakwalifikować jako mniejszość religijną w Polsce i z tego powodu także dla nich, w ich interesie ta sprawa powinna zostać oceniona przez organy międzynarodowe, które ocenią, czy ten wyrok sprostał konwencjom międzynarodowym, do których przestrzegania Polska, zatem sędziowie w Polsce są zobowiązani. Ja, proszę Państwa, z wielkim i smutkiem, i zdumieniem przyjąłem właśnie ten wyrok. Parę minut temu przeczytałem właśnie informację na ten temat i przyznam szczerze, że brak słów, bo to jest, no jest to totalny precedens w moim przekonaniu, jeśli chodzi o nasz kraj. Jest to rzecz, uważam, tak przykra i historycznie będzie nam się ciągnęła. Z jednej strony troszkę pastorowi zazdroszczę. Jest pierwszy w Polsce skazany za poglądy chrześcijańskie, za poglądy biblijne. No jest to taki trochę z jednej strony przywilej, a z drugiej strony jest to smutne, bo człowiek w tym wieku jest szargany, jest no, przez pewnie wielu ludzi też źle nazwany i to jest oczywiście trochę wpisane w nasze chrześcijaństwo. My wiemy, że idziemy wzorem Pana Jezusa, który no, też można powiedzieć, albo najbardziej został oskarżony niesłusznie i doprowadzony aż do niestety wyroku skazującego i zabójstwa, czyli morderstwa jakby na nim. I to oczywiście nikomu tego nie życzymy i nie chcemy, żeby pastor szedł zupełnie śladem naszego Pana, ale jest to na pewno moment o tyle i trudny i ciekawy, bo z jednej strony jest to bardzo przykre, z drugiej strony ta informacja pójdzie no, na całą Polskę, kto wie, pewnie i w świat, bo rozumiem, że odwołanie pójdzie gdzieś dalej do sądów europejskich, więc prawdopodobnie ten proces, tak mi się wydaje, przynajmniej jeśli nie znam się na prawie, ale na pewno są jakieś jeszcze środki odwoławcze wyższe niż apelacja tylko w Polsce. I oby to nie skończyło się tam utrzymaniem tego wyroku, ale właśnie naprawieniu tego w sposób właściwy. Z drugiej strony powiem tylko tak, że ja wiem, że Pan Bóg to potrafi użyć do każdej sytuacji, i ja wierzę w to, że pastorowi Chojeckiemu krzywda się nie stanie, oprócz tej, która już się dzieje, że Pan Bóg użyje to troszkę jak z tym, jak ze świętym Pawłem, który, wiemy, odwoływał się akurat on sam, aż w końcu trafił do Rzymu. No i ta sprawa gdzieś może dalszy finał mieć w miejscach, które będą jeszcze bardziej takie, rzekłbym to, publiczne dla wielu ludzi do przemyślenia, bo to jest wyrok, który... Ja, taka mała dygresja, akurat jechałem samochodem, wracałem z pracownicami, bo jechałem, miałem spotkanie z prezydentem Katowic i wracaliśmy ten wyrok, czytaliśmy i osoby, które niekoniecznie są związane z jakimkolwiek kościołem, powiedziałem, że to jest po prostu irracjonalne, to jest... Nie chciałem w to uwierzyć, że to jest dzisiaj możliwe w XXI wieku w kraju wolnym, wydawałoby się i religijnie, i politycznie, że coś takiego się może wydarzyć. Także to może dla wielu ludzi być przyczynkiem do jakiegoś takiego głębszego przemyślenia, refleksji. Razem z moim przyjacielem Mateuszem i moją córką Litką nagraliśmy cover Jacka Kaczmarskiego Poczekalnia. Niestety treść tej piosenki jest ciągle aktualna i jako naród dajemy posłuch fałszywym megafonom. Ale nie możemy tracić nadziei i dlatego piosenkę tę dedykujemy pastorowi Pawłowi Chojeckiemu za jego nieugiętość i codzienną pracę ostrzegania przed fałszywymi megafonami i
i wskazywania drogi ku wolności. Spikerzy fałszywych megafonów próbują zastraszyć i zatkać usta pastorowi Chojeckiemu, ale Paweł robi swoje i tak trzymaj, Pawle. Jesteśmy z tobą. Siedzieliśmy w poczekalni, bo na zewnątrz deszcz i ziom. Do pociągu sporo czasu jeszcze było. Można zatem wypić kawę albo rzucić coś na ząb, bo nikt nie wie, kiedy człowiek znów napcha ryło. Wtem słyszymy kół stukoty i lokomotywy świst, więc rzucamy się do wyjścia na perony. Ale w miejscu nas zatrzymał megafonów zgrzyt i pisk, ponieważ pociąg ogłosiły megafony. Uwierzyliśmy megafonom, uprzejmie wszak ostrzegły nas. Po co stać w deszczu na peronie, skoro przed nami jeszcze czas? Żarcie szybko się skończyło, nota zagroziła nam. Zaczęliśmy drzemać, marzyć i flirtować. Ktoś przygrywał na gitarze, zanucili tu i tam. Zaciążyły nam do tyłu nasze głowy. Wtem słyszymy kół stukoty i lokomotywy świst, więc o zwale podnosimy się z foteli. Ale w miejscu nas zatrzymał megafon, szczyt i pisk, to nie wasz pociąg, przez megafon powiedzieli. Uwierzyliśmy megafonom, pomarzyć w cieple, dobra rzecz. Po co stać w deszczu na peronie, zamiast fotelu miękkim lec. W marzeniach przyszła kolej na dziewczyny oraz łyk, co pozwolił nam zapomnieć o czekaniu. Gdy tymczasem za oknami enty już się puszył świt i poczuliśmy się trochę oszukani. Więc gdy znowu kół stukoty usłyszeliśmy i świst, garścią dzieliśmy dalej na perony. Lecz zatrzymał nas na progu znajomy skrzyp i pisk, to nie wasz pociąg, ogłosiły megafony. Uwierzyliśmy megafonom, w końcu nie było nam tak źle. Po co stać w deszczu na peronie, gdzie z wszystkich stron wichura dmie. Uderzyło nas jak gromem, spojrzeliśmy wreszcie w krąg, a już wiele, wiele świtów przeminęło. I patrzymy w starcze oczy, powstrzymując zdarzenie rąk. Zadziwieni, gdzie się życie nam podziało. Wybiegamy na perony, lecz na torach leży rdzasem, a tory nad podlasem opuszczone. Żaden pociąg nie zabierze już tej poczekalni nas. Milczą teraz niepotrzebne megafony i gorzko się zapatrzyliśmy w zebrane nam dalekie strony. I w duszach swych przeklinaliśmy tę łatwą wiarę megafony.